W środę Krzysztof Piątek zdobył kolejnego gola. Polak zachwyca wszystkich, a jego statystyki są naprawdę imponujące. Co tu dużo mówić, nasz rodak podbija Włochy. UEFA po raz kolejny bierze pod lupę PSG. Europejska Federacja się nie poddaje. Właśnie wznowiła śledztwo przeciwko francuskiemu klubowi. Siemanko, to ja Peter, zapraszam Cię na kolejny odcinek Football Okiem Petera. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj teraz kanał, kliknij w dzwonek i zostaw łapkę dla zasięgu. Dzięki! Genoa wygrała 2-0 z Chievo Verona. Pod koniec pierwszej połowy Piątek strzałem przy słupku pokonał bramkarza przeciwników. 23-latek nie zwalnia tempa. Prezentuje fenomenalną formę od początku sezonu. Dzięki jego bramkom Genoa wygrała 3 z 5 meczów sezonu i zajmuje aktualnie 8 pozycję w tabeli Serie A. Po tym spotkaniu Piątek po raz kolejny został wybrany piłkarzem meczu przez La Gazzetta dello Sport. Napastnik ma już na koncie 6 trafień, dzięki czemu jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców włoskiej ligi. Jakby tego było mało, właśnie przeszedł do historii Genoi. Zdobywał gole we wszystkich 5 kolejkach Serie A. Przed nim nikt tego nie dokonał. Jest pierwszym piłkarzem w historii włoskiego klubu. Polak prezentuje się świetnie, więc nic dziwnego, że obserwują go największe kluby Europy. Nie jest tajemnicą, że na spotkania Genoi przyjeżdżają skauci FC Barcelony. Na ostatnim meczu byli także wysłannicy Bayernu i Borussii Dortmund. Oczywiście droga do takiego transferu jest jeszcze bardzo daleka, ale jeśli Polak cały czas będzie tak skuteczny, to wszystko może się wydarzyć. Jakby tego było mało, statystycy wyliczyli, że Krzysztof Piątek jest pierwszym piłkarzem w najsilniejszych ligach Europy, który strzelił 10 goli we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. Kto by się spodziewał, że były piłkarz Krakowi tak odpali we Włoszech? To już nie są żarty. Polak robi furorę na Półwyspie Apenińskim. Wszyscy piszemy w komentarzach. Jak myślisz, Krzysztof Piątek zostanie królem strzelców Serie A? Przenosimy się do Paryża. UEFA po raz kolejny otwarła śledztwo w sprawie PSG. Chodzi oczywiście o sytuację finansową mistrza Francji. Kontrowersje wzbudza fakt, że PSG wydało ponad 450 milionów euro na wzmocnienia w ciągu zaledwie kilkunastu miesięcy. Do siedziby UEFA wpłynęło wiele wniosków i Europejska Federacja musi ponownie zająć się całą sprawą. Prezydent PSG jest przekonany o swojej niewinności i dobrych praktykach klubu, którym zarządza. To plotki, które przede wszystkim wychodzą z Hiszpanii i wszyscy dobrze wiemy skąd. Jednak nie obchodzi nas, co się mówi. Jesteśmy spokojni. Wiemy, że robiliśmy wszystko dobrze i wypełnialiśmy prawo. Sprzedaliśmy zawodników za rekordowe pieniądze i prawda jest taka, że skupiamy się na sobie, powiedział. W całej sytuacji nie chodzi tylko o wielkie transfery. Włodarze PSG są oskarżani, że przyjmują dodatkowe pieniądze od sponsorów z Kataru, dzięki czemu dochód klubu jest sztucznie zwiększany. Taka kreatywna księgowość w stylu katarskim. Co w takim razie grozi potężnemu PSG, za którym stoi Katar? Jeśli uda się udowodnić winę, mogą zostać wykluczeni z europejskich rozgrywek. Jeśli do tego by doszło, musieliby również sprzedać jedną ze swoich gwiazd. Z takiej informacji cieszyłby się na pewno Florentino Perez z Sterling Realu Madryt. Jego wielkim marzeniem jest ściągnięcie na Santiago Bernabeu Neymara albo Kyliana Mbappé. Jednak jak na razie to tylko marzenie. Jak myślisz, PSG zostanie ukarane przez UEFA? Koniecznie napisz w komentarzu. Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że Ci się spodobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę, to mnie naprawdę bardzo motywuje. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to oczywiście subskrybuj kanał, kliknij w dzwonek, wpadnij na mojego Face'a, na grupę, wszystkie linki masz na dole w opisie. Zostaw łapkę dla zasięgu, za niedługo nowe ciekawe odcinki. Siemanko!